Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadajemy sprzed Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim. Obok nas stoi świadek dzisiejszych niezwykłych wydarzeń. Czy możesz nam opowiedzieć, co się tam wydarzyło? Oczywiście, że mogę. To się zaczęło tak. Dzień jak dzień, stoimy przed klasą, zadzwonił dzwonek. Nagle otwierają się drzwi, no to wchodzimy. A zamiast pani, jakiś przybysz z obcej planety, wielki elektron, mówił, że będzie prowadził lekcję. Już wiedziałam, że to będzie coś niezwykłego. Kazał nam założyć okulary i zabrał nas w podróż w czasoprzestrzeni. To było tak. Na lekcji historii z teleportera przyszedł prawdziwy Jagiełło, król polski, a z telewizora wielki krzyżak. Jaka niespodzianka! Co się działo? Mogliśmy zobaczyć na żywo wielkie historyczne wydarzenie z 1410 roku. Następną lekcją była przyroda. Byłam ciekawa, co na tej lekcji się zadzieje. Zdziwiłam się. Nasza teleportacyjna szafa zabrała nas w drogę do gwiazd, w kosmos. To było przeżycie. Trzecią i ostatnią lekcją była matematyka. Pomyślałam, że jak zwykle 45 minut nudy. Aż tu nagle przylatują do nas bryły. Możemy je dotknąć, obejrzeć z bliska. Krążą nad naszymi głowami, a wiedza sama wchodzi do głów. Cóż, sami Państwo widzą, czy nie jest to istna klasa ze snów? Sprzed Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim relacjonowała dla Państwa Anna Kowalska. Dziękuję bardzo.